Siemaneczko kochani, witam was w kolejnym filmie. Dzisiaj otwieramy kalendarz Alverde. Kosztował on 20 euro. Macie tam na dole ile to jest w przybliżeniu na ten moment. I bez zbędnego gadania otwieramy. Numer 1 widzę tutaj. Widzę, że będzie problem z widocznością numerków już od razu. Nie będę tego szukać. 5 lat. I w jedyneczce znajduje się balsam do ciała. Z eukaliptusem i jakąś inną rzeczą, ale translator tego nie tłumaczy. Ale bardzo ładnie pachnie. Lecimy do drugiego okienka. O, od razu chwyciłam drugie okienko. W którą stronę idzie? I w drugim okienku mamy żel pod prysznic o zapachu migdałów. Wszystkie te buteleczki mają po 50 ml. Trójeczka. Czwórkę widzę. Szóstkę widzę. Trójka z drugiej strony. Jakoś się do niej dobiorę. Nie wiem, czy od dobrej strony się dobieram. Chyba nie. Może dobrze? Dobrze się jednak dobierałam. W trójeczce mamy balsam do ust. W fajnym, serduszkowym opakowaniu. Czwóreczkę już gdzieś widziałam. Czwóreczka. Jest. Jest tutaj. Duża. I w czwóreczce mamy szampon o zapachu cytryny. Bardzo fajnie, 30 ml. Piąteczka jest tutaj. Fajnie się otwiera ten kalendarz. Jest bardzo mocnej tekturki. I w piątce mamy odżywkę o zapachu pigwy i migdałów. Szósteczka gdzieś tu była niedaleko. Jest. Szósteczka, czyli Mikołajki. Czym nas zaskoczą? A w szósteczce mamy wodę micelarną, bezzapachową. Siódemeczka, siódemkę widzę. I w siódemce mamy płyn do bąbelków do kąpieli o zapachu białych kwiatów i pomarańczy. Bardzo fajna, taka jednorazóweczka, saszetka. Ósemeczka. Ja lubię ten kalendarz, lubię te kosmetyki i na pewno je zużyję. Ósemeczka jest. Ups, coś tu wcisnęłam, a nie, to dwójka już była. I w ósemeczce mamy peeling do twarzy. 20 ml. Dziewiątka. Dziewiątki jeszcze nie widziałam. Ślepa, jest dziewiątka. I w dziewiątce mamy krem na dzień z wyciągiem z alg i aloesem. Dziesiątka gdzieś była, jest. Dobrze ją tu klikam? Dobrze. I tutaj mamy w dziesiątce wodę micelarną do zmywania makijażu, czyli przypuszczam, że będzie taka dwufazowa. Jedenastka jest tu. Cieniutka, malutka. I mamy w jedenastce balsam do ciała o zapachu migdałów. Znowu pięćdziesiąteczka. Dwunastka mamy. W dwunastce mamy żel do mycia z aloesem. Trzynastka jest. W trzynastce mamy taką podwójną maseczkę w kremie z masłem shea i algami. Czternastka jest. W czternastce mamy kolejny płyn do bąbelków, do kąpieli o zapachu eukaliptusa i cytryny. Fajnie, na pewno zużyję. Piętnastka jest. Myślałam, że będzie mi się ciężej szukać, ale jest git. W 15 mamy kolejny płyn do demakijażu. Chyba tamten nie był dwufazowy, tylko ten jest dwufazowy. Ale to już trzeci, więc no to trochę słabe. 16. Czy otwieram? Nie otwieram 16. W 16 mamy żel pod prysznic o zapachu lawendy i patchouli. Znowu taki większy, 50 ml. 17 widziałam tu.
I w 17 mamy maskę do włosów kokosową. Taka jednorazóweczka, 20 ml. 18 jest. Jednak fajnie mi się szuka te okienka. Myślałam, że będzie gorzej. W 18 mamy balsam do stóp o zapachu cytryny. 19. No i zbliżamy się do końcowi. W 19 mamy krem na noc z olejkiem z jojoba. Jojoba, nie wiem jak to się czyta. 20 jest. Duże raczej. Myślałam, że takie malutkie. Mamy w 20 krem pod oczy. 21. W 21 mamy ekspres krem do rąk. Ekspresowy krem do rąk z kokosem i migdałem. 22. 22 mamy żel pod prysznic o zapachu czerwonych jagód. 23, przedostatnie okienko. I o dziwo, w 22 mamy coś, czego nie było w zeszłym roku. Jest to primer pod makijaż, delikatnie wygładzający. I 24. I w 24 mamy olejek migdałowy. I to wszystko w tym kalendarzu. Dajcie znać na dole, jak Wam się podobał, czy byście go kupili. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!